umiłowani przez Pana Jezusa. W szpitalu dziecięcym, w którym posługiwałem prawie 7 lat, spotkałem niejednokrotnie rodziców i bliskich, którzy dzień i noc czuwali przy łóżku nieprzytomnego dziecka w śpiączce. Gdy ich odwiedzałem, to zauważyłem z jednej strony ogromne zmęczenie, ale z drugiej strony czasami zdarzało się, że w ich oczach widziałem nadzieję. Bo mówią: proszę księdza, palcem poruszył mój syn. Moja córka podniosła powiekę. Wstępowała wielka nadzieja w ich serce. Czasami byłem świadkiem, gdy to czuwanie przy chorym przyniosło wielką radość, wielkie szczęście, bo dziecko się wybudziło i radykalnie stan zdrowia się poprawił. Warto było czuwać. Warto było czuwać, bo doświadczyli, możemy powiedzieć, jakby przejścia dziecka z ciemnego tunelu, z ciemności do światła, do słońca. Doświadczyli czasami przejścia ze śmierci, z beznadziejności do życia. Warto czuwać. Naprawdę warto czuwać. Bo mogą stać się rzeczy niezwykłe, ale tylko gdy czuwamy. My teraz aktualnie w tej chwili przeżywamy Wigilię Paschalną. Wigilia od łacińskiego vigilare znaczy czuwać. Pascha znaczy przejście. Czyli my zgromadzeni jesteśmy tutaj, aby czuwać na Paschę Pana. To znaczy na przejście Pana Jezusa ze śmierci, z grobu, do życia, do zmartwychwstania. Na przejście Jezusa z tego ciemnego tunelu do światłości życia, które się nigdy nie skończy. Święty Augustyn mówił, że Wigilia Paschalna to jest matka wszystkich świętych wigilii, czyli najważniejsza wigilia, najważniejsze czuwanie. Wiemy, że są dwie inne wigilie, na których powinniśmy też czuwać. To jest Wigilia Bożego Narodzenia i Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Ale są jeszcze inne. Wigilia Paschalna jest matką wszystkich świętych wigilii. Wigilia Paschalna, w której uczestniczymy w tym czuwaniu, ma najbogatszą liturgię w całym roku liturgicznym, w całym roku kościelnym. A wiemy, że liturgia to nie teatr, ale to uobecnienie dzieła zbawienia pod osłoną znaków, słów, gestów, śpiewów. Uobecnienie dzieła zbawienia, czyli męki, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa, czyli uobecnienie Paschy Pana Jezusa, tego przejścia od ciemności do światła, od śmierci do życia. Liturgia jest uobecnienie, czyli tu i teraz, ja i ty, możemy doświadczyć w swoim sercu, w swojej duszy owoców Paschy, czyli tego, co Jezus dokonał przez to przejście od śmierci do życia. Jakie owoce Paschy
są dla nas dostępne, że możemy sobie je wziąć jak z koszyka, który jest postawiony na stole, różne owoce. Jakie my owoce możemy zabrać do siebie z tej Paschy, czuwając tutaj na liturgii? Otóż owocem Paschy Pana Jezusa jest przede wszystkim zwycięstwo nad grzechem. Owocem Paschy Jezusa jest zwycięstwo nad śmiercią. Owocem Paschy Jezusa jest nadzieja, że życie się zmienia, ale się nie kończy. Nadzieja życia wiecznego. Owocem Paschy naszego Pana jest radość, jest pokój w moim sercu. Owocem Paschy jest światło, które rozprasza wszelkie mroki w moim życiu. Mroki cierpienia, mroki choroby, mroki problemów, kłopotów, kryzysów. To są owoce Paschy. I my uczestniczymy w liturgii, czyli w uobecnieniu się tego, co Jezus dokonał 2000 lat temu. My możemy skorzystać z tych owoców, tylko potrzeba jednego. Tak jak w przypadku rodziców dzieci nieprzytomnych w śpiączce. Trzeba czuwać. I my jesteśmy tutaj właśnie i staramy się czuwać i róbmy wszystko, żeby nieznużenie, z miłością, wiarą czuwać, modlić się, słuchać Słowa Bożego i też ofiarować ten trud czuwania, bo może niejednemu z nas chce się już spać, może niektórzy są bardzo już zmęczeni, może niektórzy mówią, ja stoję, a tylu siedzi, może by mi ustąpili miejsca. I człowiek jest taki tym czuwaniem czasami zdepnięty. Tak mu trudno, nie rozumie, po co on właściwie ten trud podejmuje. Warto czuwać. Warto. Tak jak ci rodzice. Warto im było dzień i noc czuwać, żeby doświadczyć czegoś wspaniałego. Warto czuwać, aby przyjąć do swojego serca owoce Paschy naszego Pana. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym takim momencie, żeby to, co my tutaj otrzymujemy, to, co my możemy skorzystać, te łaski, które Pan Jezus przygotował w tym roku dla nas, żebyśmy z nich skorzystali w życiu, w codzienności, w naszych rodzinach, w naszej pracy, w naszych wspólnotach. I chcę powiedzieć, że całe nasze życie ma być paschalne. Co to znaczy? Zawsze mnie dotykają słowa świętego Jana, który powiedział, my przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Czyli nasza Pascha dokonuje się zawsze wtedy, gdy my umieramy swojemu ja. Gdy my umieramy swojej pysze, gdy my umieramy swojej obojętności, takiej nieczułości i zaczynamy miłować. Kiedy dokonuje się śmierć naszego ja i zaczynamy więcej czasu poświęcać drugiej osobie, więcej zauważenia drugiego człowieka, więcej modlitwy za innych, więcej oddania się mojej rodzinie, poświęcenia, jakieś przebaczenie, które mnie strasznie kosztuje. Ja to czynię, ja jakieś dobro daję, ja nawet pieniądze daję. To wszystko to jest właśnie
Pascha w naszym życiu. My przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Jeśli kochamy, to w naszym życiu dokonuje się to wszystko, co w życiu Jezusa. My korzystamy z Jego wspaniałych owoców, otrzymujemy od Niego siłę, moc, właśnie żeby nasze życie było paschalne. Niedawno byłem u chorej z wszystkimi sakramentami i poruszyło mnie to, co mówiła o swoich dzieciach, jak bardzo troszczą się o nią. Dziękowała, ale to naprawdę z całego serca i wielokrotnie ze łzami w oczach za to, że ma tak kochającą rodzinę, dzieci. Ja dzisiaj, gdy przygotowywałem to słowo, to pomyślałem sobie, że można powiedzieć, że ta rodzina to jest właśnie przykład, jak być człowiekiem paschalnym, jak umierać sobie, aby dać miłość drugiej osobie. A z tego powstanie nowe życie, to, co Jezus wysłużył Wielką Noc. Bądźmy więc coraz bardziej paschalni przez miłość.